Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Janusz Jaczek, kierownik klubu spółdzielczego Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca. Dzień dobry panie kierowniku. Dzień dobry panu, dzień dobry. Będziemy państwu. Się tak tytułować, chociaż z Januszem znamy się już nie od dzisiaj. No i trochę historii na początku. Panie kierowniku, pan może tego nie pamiętać, bo jest pan młodym człowiekiem, ja trochę pamiętam więcej. Pierwszy klub, taki klub, to ośrodek się nazywał, powstał przy ulicy Armii Krajowej dzisiejszej 66 w 71 roku. 4 lata później powstał właśnie podobny ośrodek w ogóle tu, przy ulicy Broniewskiego, czyli tu, gdzie jest pan teraz kierownikiem. A tak w ogóle, to może też pan nie pamiętać, że w 64 roku tworzyły się tak zwane republiki podwórkowe, czyli samorządy dziecięco-młodzieżowe, chyba od 7 do 14 roku życia. No i początkowo było ich 6 i każdy miał opiekuna, aż łza się wokół kręci. Po pierwsze, dziękuję za to porównanie wiekowe. Rzeczywiście, ja nie pamiętam tamtych czasów, ale z tego powodu, że wtedy spółdzielczość mieszkaniowa nie była mi taka bliska jak w ostatnich latach. Ale cały czas gdzieś ta współpraca moja ze środowiskami sportowymi, rekreacyjnymi, wychowawczymi była z racji poprzedniej pracy. I kiedy zacząłem zajmować się klubem przy ulicy Broniewskiego 3, w tym budynku, gdzie jesteśmy, tylko piętro wyżej, to stwierdziłem, że to jest jak najbardziej potrzebna inicjatywa do tego, żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Kulturalne oczywiście. Kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Możemy powiedzieć, niektórzy pewnie tak skwitują to, że dzisiaj jest tak bogata oferta zewnętrzna w mediach, w różnych organizacjach, w prywatnych firmach, że właściwie ten klub może już nie ma znaczenia. Ale wystarczy zobaczyć, jak ludzie się zapisują na wakacyjne zajęcia. Ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to wszystko, co przyniesie biznes albo media i różne inne formy wypełniania czasu, zwłaszcza dla młodych ludzi, to jest taki temat zastępczy. On jest nastawiony bardziej na biznes, a my w klubie jesteśmy nastawieni na to, żeby zaopiekować się młodym człowiekiem, żeby stworzyć miejsce wypoczynku, rekreacji dla seniorów, dla ludzi w średnim wieku. To ma być też taka edukacja? No jest to taka forma edukacyjna, zajęcia opiekuńcze. No i to, o czym zaczęliśmy mówić przed chwilą, czyli kiedy były zapisy na akcję Lato, tak, tradycyjnie realizowaną każdego roku. No pandemia troszkę nam to przetrzebiła, ale wróciliśmy z powodzeniem w tym roku i w poprzednim także. Kiedy były zapisy, to kolejka rodziców, opiekunów była aż na parterze budynku. To pokazuje, że te zajęcia cieszą się zainteresowaniem, są atrakcyjne, są potrzebne i w chyba nie dla wszystkich starczyło miejsca. Bo tak to no nie bywa, dla tak, wszystkich, bo to jest ograniczona liczba. Ubolewam i pracownicy klubu ubolewamy nad tym, że te możliwości mają jakąś granicę i nie możemy więcej, ale około 130 dzieci spędziło wakacje z nami, a były na pewno atrakcyjne, bo i sygnały od rodziców, i od dzieci były takie, że wycieczki, wyjazdy, no właśnie, zabawy. Co robiliście tego lata? No, zawsze każdego roku organizujemy to w ten sposób, wspólnie z TKKFM, klubem rekreacyjnym Sportowiec, który z nami współpracuje i na tym terenie spółdzielni działa. Organizujemy dwutygodniowe turnusy, 4 wycieczki, wyjazdy takie dosyć atrakcyjne, niektóre dalekie. Zaczynamy wcześniej, wracamy później. Byliśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, byliśmy w Niemodlinie w zamku, byliśmy w Tarnowskich Górach w zamku, zwiedzaliśmy zagrody takie edukacyjne w Korzonku, piękne miejsce. Stefanówka, z tego co pamiętam. Od niedawna otwarte. Tak, więc to jest taka możliwość spędzenia czasu przez dzieci za niewielkie pieniądze, bo to też chcę podkreślić, odpłatność jest i ona nie jest zbyt duża w porównaniu do innych organizacji, które proponują tygodniowe turnusy. I możliwość rekreacji w terenie, na placu szkolnym Szkoły 31, w Parku Lisiniec, bardzo modnym. Dzieci ostatnio zadowolone wychodzą? Zadowolone, bo była piękna pogoda. Miały okazję się pokąpać, spędzić czas, pograć w
gry, zabawy. Mamy świetnych instruktorów. Spędzić z tobą czas przede wszystkim, bo to jest też integracja tych młodych ludzi. No tak, i te dzieci, mimo że znają się z osiedli, bo większość tych dzieci jest z tego terenu spółdzielni. Ale pewnie nawiązują się nowe przyjaźnie. Znają się ze szkół. No oczywiście, inne emocje są na lekcjach w szkole, inne emocje na zajęciach rekreacyjnych. Jedno dziecko do jednej szkoły chodzi, inne miło do drugiej szkoły. Miło było nawet mnie osobiście zagrać z chłopcami w piłkę nożną i kiedy musiałem takiego mniejszego potraktować poważnie na boisku, żeby go nie skrzywdzić, a on mnie okiwał, to widziałem, jak się wielce cieszy. No, to jest taka fajna frajda. No, rodzice byli zadowoleni, nie mieliśmy problemów jakichś wychowawczych czy z zachowaniem. To ważne. Jedyny problem, jaki występuje na tej akcji letniej czy na innych zajęciach zimowych, koloniach, to są smartfony, telefony, które dzieci przynoszą i czasem jest trudno oderwać ich od tego, ale nie staramy się być zbyt radykalni, a raczej proponować ciekawe zajęcie. Wtedy telefony idą na bok i bawimy się. No jest konkurencja dla technologii nowych. Dobrze, wrzesień zaczął się. Jakaś propozycja, co teraz? Bo to trochę ten klub spółdzielczy jest jak placówka edukacyjna, tak? Może tam człowiek się nie uczy, ale jednak te zajęcia są jak gdyby zaszeregowane pod rok szkolny. No rzeczywiście, zaczęliśmy od 5 września, od równego tygodnia i wracamy ze wszystkimi zajęciami, które były w harmonogramie w roku poprzednim i jeszcze poprzednim. Część modyfikujemy, rozwijamy, staramy się rozwijać nowe. To, co chciałbym powiedzieć, żeby jakby oddać obraz sytuacji, to nie tylko dzieci, ale także i seniorzy, i sportowcy, i artyści, i muzycy, i literaci, bo tak bym określił całą tę grupę. Tak. Jeśli chodzi o dzieci najmłodsze, to proponujemy, tak jak poprzednio, robotykę w 4 dni w tygodniu. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. I znowu poniedziałek, środa, duże. To jest jedna organizacja, która z nami współpracuje. Wykorzystaliśmy możliwości zewnętrzne. Oni przychodzą z własnymi komputerami, laptopami, klockami takimi specjalnie do tego przygotowanymi. Dzieci budują sobie w oparciu o obraz na komputerze, zmieniającą się jakby instrukcję obrazkową, budują swoje modele. One się ruszają, kręcą tam elektrycznie. Rozumiem, że to jakiś instruktor przychodzi. Tak, to są instruktorzy, którzy pracują i zachęcam wszystkie dzieci i Państwa też, żebyście zajrzeli do nas w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Są jeszcze miejsca? Miejsca jeszcze są, bo to się dopiero rozkręca. Niektórzy rodzice już wiedzą, że zajęcia wróciły. Niektórzy dzwonią, pytają, co jest i tak dalej. Prowadzimy zajęcia z tenisa stołowego wspólnie z wspomnianym wcześniej klubem TKKF-u Sportowiec. I te zajęcia są dla młodych i one trwają każdego dnia po południu od 16 do 18 do 19. Dzieci grają w tenisa, to jest szkółka tenisowa, która świetnie się rozwinęła z Darkiem Szlubowskim, trenerem, i w tym roku zaczynamy współpracować w Lidze Śląskiej, to jest 4. Liga Śląska i te dzieciaki będą tam rozgrywać mecze, u nas też będą się odbywać te spotkania. Tak, no bo chodziło o to, żeby tych dobrych zawodników, którzy są u nas w klubie, te młode osoby, dziewczynki i chłopcy, żeby ich zainteresować i wzmocnić ich chęć grania, bo rywalizacja na pewno taka jest. Seniorzy, przychodzą seniorzy na jogę, na gimnastykę rekreacyjną, na zumbę, na takie zawody taneczne. Czyli seniorzy mają takie małe przedszkole dla siebie. No tak, tak to można i jest nazwać. Bardzo duże zainteresowanie seniorów. Przychodzą, dopytują, są punktualni, widać tą radość, sportowo się odziewają, nie tak jak kiedyś widzieliśmy babcię czy dziadka w płaszczu czy w jakiejś kurtce, a tu Adidasy, sportowa odzież, Nordic Walking też. Zapraszamy też na wycieczki krajoznawcze i jeździmy po Jurze albo w inne miejsca ciekawe w Polsce. W ciągu roku szkolnego także? Tak, tak. To są wycieczki głównie dla dorosłych, seniorów. I kiedy ogłaszamy taką wycieczkę, czy my, czy TKKF, to miejsca znikają szybko. Także trzeba się interesować, drodzy Państwo.
Mamy też zajęcia literackie, prowadzi je Marian Florek, aktor, dziennikarz, i występujemy z tymi programami na różnych okolicznościach. Widać zainteresowanie, lepsza technika wykonawcza, erudycja, mowa, takie ciekawostki. Dla każdego coś miłego. Każdy może powiedzieć. Też zaproponować swoje. Są zajęcia fotograficzne, filmowe, gdzie możemy się dowiedzieć, jak filmować, jak bawić się zdjęciami cyfrowymi. Oczywiście wystawy plastyczne, fotograficzne. Teraz będziemy otwierać nową wystawę grupy Pstryk. To jest grupa seniorów działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Politechnice Częstochowskiej. Współpracujemy z tymi uniwersytetami i w UJD, i w Norwidzie jest taki uniwersytet. Jest zespół śpiewaczy, w którym ja też mam przyjemność podśpiewywać, bo to jest grupa kolegów, którzy wiele lat żeśmy śpiewali pod różnymi dyrygentami i teraz wróciliśmy do tej zabawy. Mamy możliwości pracy i koncertowania i takie koncerty. Czy tutaj wymienię i tak sobie myślę, bo jest w klubie. W 1975 roku ten klub miał 200 metrów kwadratowych. Dzisiaj nie wiem, więcej ma metrów, czy tyle samo? Porównywalnie. Porównywalne. 5 dni w tygodniu, jak to wszystko pomieścić? Da się to wszystko pomieścić? Daje się pomieścić. Pracujemy od rana, od godziny 9 już są pierwsze zajęcia seniorów, potem są popołudniowe, potem aż do 9. Przychodzą. Jeszcze chcę powiedzieć, że w poniedziałki, środy wieczorem przychodzą seniorzy, panowie, i zajmują wszystkie stoły na sali i grają przez 2 godziny, aż podziwiam, spoceni, zmęczeni, potem herbatka w pizzerii. Tak się dzieje wokół klubu i myślę, że to jest takie dobre miejsce, do którego warto czasem zajrzeć. Mamy bibliotekę, z której można skorzystać, mamy siłownię rekreacyjną, nie taką, żeby się napakować, jak to mówią niektórzy, tylko żeby sobie pokręcić na rowerze. Jest mały atlas, jest ławeczka z ciężarkami. No dobrze, jako kierownik tego klubu ma pan jeszcze pomysł, że chciałby pan coś tam wprowadzić, tylko nie wiem, może możliwości nie są takie lokalowe, że jeszcze by tam pan coś zrobił? Na pewno chciałbym rozszerzyć tą możliwość opieki nad dziećmi, bo były pytania i o tym zaczynam myśleć, czy są takie godziny opiekuńcze, że mama wychowująca dzieci albo tata nie mający wsparcia rodzinnego trochę w tym momencie, żeby tak się dziecko mogło przyjść i posiedzieć sobie, pograć w jakieś gry planszowe, pobawić się klockami. Ale już nie w ramach tych zajęć godzinowych, tylko taka opieka. A takie korepetycje, może nie korepetycje, a taka pomoc przy nauce językowej. Myśleliśmy o tym, była taka propozycja dla rodziców w czasie pandemii, kiedy szkoły były zamknięte i nauka była zdalna, ale jakoś nie było widać większego zainteresowania. Gdyby taka potrzeba była, to jesteśmy w stanie to rozwinąć, bo budżet spółdzielni, który przeznaczony jest dla klubu, jest w stanie w rozsądny sposób sfinansować takie potrzeby, czy językowe, czy inne działania. Czyli finansowanie odbywa się, troszeczkę daje spółdzielnia mieszkaniowa nasza praca, trochę rodzice, jeszcze skądś macie. Odpłatność jest dla obcych spoza spółdzielni niewielka i regulamin o tym mówi, i cennik to jest na stronie internetowej i tam Państwa odsyłam, stronę internetowa klubu, można tam bezpośrednio albo przez stronę spółdzielni wejść. A dla mieszkańców jest oferta darmowa, więc nie ma się co dziwić, że tych propozycji jest sporo i chętnych jest też sporo. A ilu macie instruktorów? Bo to wszystko jest na stroje. Ja, Jerzy Kowalski, który reprezentuje też TKKF, Dagmara, Jakubowska Kawka, a do kolonii, do zajęć dodatkowych zatrudniamy jeszcze innych, jak mówię, Marian Florek, Piotr Cieślak, filmowe zajęcia. Czyli warto zajrzeć do klubu, chociażby tenis, zobaczyć, co tam się dzieje, zapoznać się z tą ofertą. Kobiety, które przychodzą, Ania Wojtal, specjalistka od jogi, Beata Orzeł, no jest tych osób sporo. I dochodzących. Dochodzących. No i dwie organizacje. Czyli warto zajrzeć do klubu chociażby, żeby zobaczyć. Ja zachęcam wszystkich Państwa, bo idzie jesień, będzie coraz chłodniej na dworze i warto przyjść do klubu, warto integrować się chociażby. Zainteresować, a może rozkręcimy tak jak dawniej jeszcze jakiś brydżowy zestaw. A może biuro matrymonialne, proszę Pana, jak już tak dalej idziemy. No tak, no, bo daleko bym, czasami Panie redaktorze, samotni. Nie sięgał, bo ale część jeszcze, są samotni, część to naszych chętnie tą herbatkę wypiją w towarzystwie. Nie nadaje się jeszcze do ślubu, a część już jest w takim wieku, że już o ślubie
lubię, może i zapomniała. Także bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan Janusz Jaczek, kierownik Klubu Spółdzielczego Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nasza praca. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.